Halo, robótka, pan robótka! Ula, la, 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 pan robótka! Witajcie! Miło was widzieć! Krążę sobie właśnie moim wspaniałym robótkowozem, w którym najdoskonalsze jest to, że zabiera mnie dokąd chcę! Wow! Tutaj Toki! Masz nową wiadomość! Cześć, tu Sylwia. Cześć, Sylwio! Potrzebna ci pomoc? Potrzebna, panie robótko. Już jadę! Sylwio, serwusik! Powiedz, jak mogę ci pomóc? Chcę namalować obrazek w jakiś bardzo śmieszny sposób. W jakiś śmieszny sposób, tak? Cóż, pomyślmy! Piłeczki! Właśnie wpadłem na ciekawy pomysł. To spróbujmy! Jeśli chcecie zrobić coś śmiesznego, spróbujcie malowania piłeczką. To bardzo fajny sposób zabawy. Zróbmy to! Ale najpierw potrzebne nam miejsce. Oprócz piłeczki potrzebne nam też rzeczy z komódki. Poczekaj na mnie, Sylwio. Zaraz wracam! Farby do wyciskania. Potrzebujemy również starej tacy. Poprośmy więc o pomoc Skrawka. Skrawek! O, marchewka. Dziękuję, zjem ją później przy herbatce, ale obecnie potrzebuję starej tacy. Pomożesz? Dzięki. Dobra robota, świetnie. Dziękuję, Skrawku. Wykorzystamy też kartkę papieru. To będzie niesamowite. Powstanie obraz taki jak ten tutaj. Obraz zrobiony przy pomocy piłki. Jesteś gotowa? Tak. A co z wami? Świetnie, więc zaczynajmy. O, ale zanim zaczniemy, musimy przygotować sobie starą tacę lub gazety, ponieważ możemy nieco nabrudzić. Dobrze, tak jest. Świetnie, możecie użyć takich kolorów, jakich chcecie. Jakie kolory wybierasz, Sylwio? Różowy, żółty, niebieski, fioletowy. Wspaniały wybór. Ustawmy je w rządku. Czas na wyciskanie. Najpierw fioletowy. Możecie wyciskać farbę jak tylko chcecie. My zrobimy linię wzdłuż kartki. O tak. Niebieski. Różowy. I ostatni, Sylwio. Żółty. Teraz wrócimy do początku i będziemy wyciskać farby, aż cała kartka będzie pokryta kolorowymi liniami. I uwaga, najlepsza część! Naszykujcie swoje piłeczki! Piłeczkę proszę! 3, 2, 1, jest! Cudnie! Jesteście gotowi? Teraz będziemy toczyć piłeczkę po liniach w górę i w dół i naokoło. Toczymy ją w farbie tak, by powstały genialne wzory. I z powrotem w dół! Wspaniale! Jesteś zadowolona z tego obrazu? Tak!
Tak, zostawmy, by wyschło. Niezła zabawa, ale Sylwio, możemy pobawić się jeszcze lepiej. Wiesz co? Zróbmy razem ogromne malowidło. Możemy przy tym porządnie nabrudzić, więc dobrze byłoby podłożyć prześcieradło. Dobra, za mną. Uuu, haha, jesteśmy przepięknie. Najpierw rozłożę coś pod spód, aby nie zabrudzić naszej podłogi, a na to położę duży niebieski karton. Potrzeba nam bardzo dużo farby. Potrzebujemy też czegoś dużego i okrągłego. Może być piłka nożna. Fantastycznie, Sylwio. Teraz wyciskanie. Podaj mi proszę fioletową farbę. Tak, dziękuję, dziękuję. Pomarańczową proszę. Świetnie. A teraz bierzemy naszą piłkę. Przygotujmy się do toczenia jej w farbie. 3, 2, 1, start! Dalej, dalej! Dobrze, Sylwio! Teraz wezmę tę kolorową piłkę i odłożę ją na bok. Chodź, Sylwio, chodź, stań obok mnie. Ha, wygląda nieźle, prawda? Świetnie! Zrobione! No, Sylwio, to jest prawdziwe arcydzieło! Wspaniałe malowidła! Dobra robota, Sylwio! Pa! Ach, jak cudownie jest jeździć robótkowozem! Słońce świeci, ptaki śpiewają! Co to za hałas? Wiem, kto to! Jestem koło. Ja jestem trójkąt. Ja jestem kwadrat. Jestem prostokąt. Ile prostokątów widzicie? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jest tu siedem prostokątów. Dobra robota. Czas wrócić do komutki. Dziś jest wspaniały dzień na przejażdżkę robótkowozem. Wow! Czas na minutkę! Hej, czas na minutkę! Już pędzę! Jesteśmy! Czas na minutkę, kochani! Dziś mam zamiar zrobić coś takiego. Kto to? Kto to jest? Kto to jest? Hej, spójrzcie! To przecież Franek! Zabawny stworek zrobiony w minutkę. Aby go zrobić, potrzebne wam będą taśma klejąca, plastikowa miska, futerko, klej, talerz papierowy, trochę waty i przydadzą się plastikowe oczy, które dostaniecie w sklepie papierniczym. Za chwilę wracam! Mam je tutaj.
są nasze oczy. Myślicie, że uda mi się zrobić tego śmiesznego stworka w jedną minutkę? Nie, nigdy! O, uda mi się. Muszę się śpieszyć, ale nie martwcie się. Gdy skończę, przypomnę wam, jak to zrobić. Gotowi? Tak! A co z wami? Czat, zróbmy to w minutkę! 3, 2, 1! Włączam zegar! Na początek obracam papierowy talerz, kładę na nim miskę i watę i długim kawałkiem taśmy klejącej sklejam to wszystko razem. Teraz biorę śmieszne futerko, o tak, i owijam nim wszystko tak jak prezent. Właśnie tak, owijamy całość. Będziecie potrzebować dużo taśmy klejącej. Poproście o pomoc dorosłych, gdyż nie jest to łatwe. Właśnie tak. I jeszcze kawałek. Tutaj. Teraz to obrócę i zrobię coś. To będzie nos. A teraz nakleję plastikowe oczy. Jedno tu i drugie tutaj. I nasz śmieszny, futrzany stworek jest już gotowy! Zrobione! Zrobione! Najlepsze jest to, że można zrobić różne śmieszne stwory. Można zrobić takiego z biało-czarnym futrem, rogami i rzęsami. Albo takiego z różowym futrem, rogami i oczami z piórek. Śmieszne stwory zrobione w minutkę. Spróbujcie sami. A teraz przypomnę wam, jak to się robi. Jeszcze raz spójrzmy, jak wykonać stwora. Na papierowym talerzu połóżcie miskę i watę i sklejcie to razem za pomocą taśmy klejącej. Owińcie to wszystko futerkiem i przymocujcie taśmą. Zróbcie kształt nosa i przyklejcie plastikowe oczy. Wasz śmieszny stwór jest gotowy. Może spróbujecie zrobić go w minutkę. Pa! Ciekawe, dokąd teraz pojedziemy. Cześć, panie Robótko. O, miło was widzieć. Zgadniesz, co dzisiaj zrobimy? Ciekaw jestem, co zrobią. Jestem zielony. Jestem żółty. Jestem czerwony. Jestem niebieski. Pomarańczowy. Jestem granatowy. Dobra robota! Do zobaczenia! A teraz patrzcie na to! Cześć! Jesteście gotowi? Na niespodziankę? Odwiedzimy małych robótkowiczów, którzy jeszcze nie wiedzą, że nadchodzę. Cześć! 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 Fajne spotkanie! Więc słyszałem, że lubicie dinozaury, prawda? Tak! Cudownie! Dzisiaj zrobimy wielkiego dinozaura. Pomożecie? Tak. Oczywiście. Wspaniale, więc Jacku, Dominiku, Alicjo, Maćku i Leno, zróbmy to! Chodźcie! Dobra, dzieciaki, jak wygląda dinozaur? Ma zęby. Zęby! I pazury! Pazury! To świetny pomysł, to świetny pomysł. Co jeszcze może mieć? Garby. Świetnie, a gdzie będą garby? Na plecach. Na plecach, brawo. Jesteśmy gotowi, chodźcie. Dobra, mamy 6 pędzli i 6 malarzy. Możemy zaczynać. Niech każdy weźmie pędzel i malujemy. Słuchajcie, jak duży powinien być dinozaur? Jak wieloryb. Duży jak wieloryb. To naprawdę wielki. Talerzyki pomalowane na żółto i czerwono to będą garby i pazury.
Jakie dźwięki wydają dinozaury? Możesz podać mi pazur? Dobra robota. Teraz nałóż dużo kleju i dokończ... Dokończ robić stopy. Świetnie. Ha, ha, przybij piątkę. Cudnie. Nie przestawaj, nie przestawaj. Kręci mi się w głowie. Tutaj umieszczę miskę, a do środka niej włożę piłkę. Nasz dinozaur ma już oko. Brakuje mu tylko łusek. Robienie dinozaura to świetna zabawa. A może sami spróbujecie zrobić sobie jednego w swoim domu? Spróbujcie zrobić fajnego, kolorowego dinozaura. Zróbcie i bawcie się nim. By go zrobić, potrzebne wam będą okrągłe pudełko z przykrywką, dwa małe pudełeczka, folia, klej, pędzel, bibuła, mazak i okrągłe naklejki. Zdejmijcie przykrywkę i przyklejcie do niej dwa małe pudełka. O tak. Teraz zgniećcie trochę folii w kształt głowy. I przyklejcie taśmą do przykrywki. Z innego kawałka folii zróbcie ogon. I przyklejcie go z tyłu pudełka. Teraz przyklejcie na to wszystko zieloną bibułę. Jeśli nie macie zielonej bibuły, możecie użyć białej, którą później pomalujecie. Kiedy wszystko wyschnie, mocujecie głowę do korpusu. Teraz możecie ozdabiać. Z kolorowego papieru wytnijcie trójkąty i przyklejcie je wzdłuż ciała dinozaura, aby zrobić garby. Czas na oczy. Czarnym pisakiem narysujcie źrenice na białych, okrągłych naklejkach. I przyklejcie je. Możecie też dodać trochę kolorowych naklejek, jeśli chcecie. To minizaurus! O, wspaniały! Świetny sposób na zrobienie małego dinozaura, ale ciekawe, jak się ma nasz duży dinozaur. Dobrze, proszę, Dominiku, ostrożnie, bo nożyczki są... Ostre! Tak jest, są ostre! A teraz zróbmy dżunglę dla naszego dinozaura. Prawie gotowe. Świetnie, dobra robota. Zrobione! Jej! Jej, wygląda jak prawdziwy dinozaur. Panie Robótko! Czas na nas! O, koniec na dziś. Mój robótkowy czas się skończył, ale wasz dopiero się zaczyna. Jadę odstawić robótkowóz do garażu. Ula, la, 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 pan robótka! Jeśli chcecie poznać więcej pomysłów pana robótki, odwiedźcie naszą stronę internetową, której adres widzicie na ekranie.